Siemaneczku, jest ten Kawarc. No i dzisiaj będzie budowa muzeum, pewnie zastanawiacie się, dlaczego jestem w tej warsztacie. Dlatego, że ten... Zasadzę za niektóre dźwięki, teraz jestem chory lekko. No i tyle. Więc jakby teraz... będzie wpierw produkcja tej gliny, jeszcze potrzebuję bardzo dużo tych glinianych cegieł. No i zajmie wieczność, ale kij z tym. Więc zaczynamy, teraz będzie farbienie gliny, przez bardzo długi czas mi zajmie wieczność dosłownie, więc zaczynamy. Dobra, ogarnęłem jedną rzecz, że łatwiej będzie zdobyć ten glinę, jeśli pojedę, a pójdę ten Microsoft, czy jak to się nazywało. No i teraz szybkie cięcie i teraz chwilę będę Microsoft, znajdę go i cięcie. Ogólnie to już, to jest na możliwym bagnie, bo tak łatwiej zdobyć. Zdobyć to wszystko, więc zaczynamy. Dobra, ogólnie... no, pokażę ile się zebrało, tyle się zebrało tego wszystkiego. Tutaj są nasiona, nie wiem, taki plan. Bo wiecie, by zrobić te cegły, pokażę jak się je robi. To trzeba jeszcze jedną pszenicę. No ja mam plan zrobić tutaj po prostu takie wielkie pola pszenicze. Nic, chwila, przerobimy już pierwsze. Idziemy. No i już. Pierwsze przerobione. Więc teraz będziemy potrzebować tutaj zrobić. Całe te w okolicy wioski by się w tym odcinku nie udało i planuję to zrobić poza odcinkiem. By się nigdy nie chciało. I teraz tutaj będzie trzeba zrobić pełno pól i później to wszystko będzie zbierane, więc zaczynamy. Pierwsze plony już rosły, teraz czas je zebrać. Później zebrałem te plony, potem znowu zasadziłem kolejne i tak w kółko przez następne parę minut. Przy okazji zrobiłem taką fajną tę latarnię. Teraz pewnie zastanawiacie się, co to za mapa za mną. Ta mapa za mną to mapa, którą mogę wprowadzić, jak dużo ten z pszenicy było zebrane. No i patrzcie, tutaj takie ciemnozielone to jest są pola, które zrobiłem. A zaczynaliśmy tylko na tym tutaj. Było pierwsze, jeszcze tutaj było takie małe tutaj. Ale mi też to oznaczenie całe, co tutaj w tym regionie jest ciekawego, czekaj, brama, druga brama, sklep, kowal, kościół, ratusz, tutaj magazyn, tutaj forteca, to jest tutaj przeczytane, przerobione na fortece. No i teraz pokażę wam, jak mniej więcej to wygląda w skillboxie. A nie w tym. Tyle powinno starczyć, rzeczywiście będę musiał się wracać, bo to są tego bagrowcowego bagna, więc... zaczynamy budowę. Dobra, teraz ten budynek będzie zrobiony na jednym tam lapsie. Będzie po pierwsze reformacja tego terenu, żeby wyglądał jakkolwiek, bo trochę tak słabo ten teren. A docelowo tutaj, bo już takie wielkie miasto. Więc tutaj zaczynamy teraz budowę muzeum. Zdobywanie tego ekspertu będzie na odcinkach archeologicznych przygód, tak ogólnie. Więc to miasto to jest coś tak zwanego projektu Megaworld. To 400 subskrypcji. Mam na 100 obserwacji na TikToku, będzie cały odcinek na temat tego, czym to jest, więc zaczynamy budowę tego tutaj, tajem muzeum, więc zaczynamy. Ogólnie muzeum już zrobiony budynek. Patrzcie jaki fajny. Za chwilę pokażę jak się prezentuje w środku, tylko chwila. Przywrócę ten form do normalności. O, już.
No tak się mniej więcej prezentuje od środka. Moim zdaniem dobrze wyszło. Jakby te okna będą tak od środka będą po prostu zrobione. Jeszcze tutaj od środka nie będzie widać tego, że to jest ten z tych cegieł, tylko po prostu tutaj będzie, patrzcie. Tutaj będzie ściana, tak po prostu. No i tutaj szyba na tym. I to będzie po prostu taki parapet, tak jakby to tutaj. Więc pokażę teraz o zapłucę metry, jak wygląda. O, to ogólnie wszędzie kiedyś będzie miasto. Patrzcie, jakie fajne. Chwila. Lądujemy. No i teraz będzie zbieranie materiałów na to, jak ten. Na ten ogólnie środek, więc zaczynamy. O, teraz nie będę jakby co zbierać tych materiałów. Ale już mam trochę. No i wpierw będzie plan, jaki będzie. Czyli takie pomieszczenia. Tak jakby każde z tych wiecie, tych. Zostają na 3 piętra. Parter, drugie, pierwsze i drugie. No i będzie na tej lasie pokazane budowę. No i ściany będą z tych. Z prus logów. A da sufit będzie z tych. Jak to się nazywało? Z birch planksów. Więc ogólnie dobry mam pomysł. Pomysł, więc zaczniemy. A timelapse na pewno zajmie to parę prawdziwych dni, więc zaczynamy. Ogólnie to udało mi się znaleźć przy okazji od posta. Którym jest Mythic Template. Najbardziej przydatna rzecz, jaka jest. Jest enchant i też buteka z tym, z expem, więc. To jest jako eksponat ten z Mythic Template, więc idziemy dalej. Ale po paru dniach, dzisiaj będą tylko jeszcze parę eksponatów włożone. Ogólnie tak się prezentuje pierwsze piętro, szyby są tak zrobione. Bardzo fajny sposób, powiedz tak, gdzie to ten zewnątrz, co fajnie wygląda. Na sam koniec ten odcinka będzie zewnątrz, jak wszystko wygląda. Tak się prezentuje każde pomieszczenie, tutaj tak samo. O, tutaj są schody. Tutaj tak się prezentuje te piętro. Ogólnie w tych pomieszczeniach jeszcze nic nie ma. Ale docelowo to mają sobie już te eksponaty. Już sobie wszystko wytłaczę na ten odcinku z projektu Megaworld. Przy czym. Jakby to ja tego dnia, którego to się kończy odnagrywać się odcinek, będę pracować już nad odcinkiem z projektu Megaworld. Więc jeśli chcecie, to będziecie mogli tutaj po prostu. No nie wiem. Obejście wtedy i zobaczycie, co się wtedy będzie działo na tym świecie. Więc po pierwsze eksponaty zostaną wyłożone, jako pierwsze zostanie włożony ten dzbany. Więc. Chwila. O, tak się prezentuje. I jak ktoś to może się domyślić na podstawie tych dzbanów, co będzie w następnym odcinku archeologicznych przygód. Słuchajcie, następny odcinek do archeologicznej przygody. To jest już kończy ten odcinek, o, taki recepcjonista tutaj jest. Jeśli ktoś by chciał to zwiedzić, to bilet zwyczajny 4 szmaragdy, bilet ulgowy 2 szmaragdy. No i z zewnątrz to się tak prezentuje. Zarobiście wyszło. Chwila, teraz będzie jak to wygląda z góry. O, jeszcze taki piorunochron jest. Więc tak się obecnie to prezentuje. Wiadomo, że tutaj będzie docelowo miasto. Dopiero są te tutaj budynki zrobione i to więc. Kończymy odcinek. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Pa, pa.